Budownictwo odpowiada za około 30% światowej emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, i w ten sposób przyczynia się do zmian klimatu. Jak sprawdzić, w jakim stopniu nasz dom wpływa na klimat? Niezwykle przydatna jest tu tak zwana analiza cyklu życia, która pozwala zbadać zużycie energii i związane z nim emisje dwutlenku węgla podczas całego cyklu istnienia budynku. Począwszy od produkcji materiałów budowlanych i ich transportu, poprzez wbicie łopaty pod wykop fundamentowy, wzniesienie konstrukcji budynku, jego eksploatację, aż do zużycia energii na rozbiórkę obiektu i utylizację odpadów. Omawiając projekt budowy lub modernizacji domu z architektem, podkreślmy, że interesuje nas budynek niskoemisyjny. Zwróćmy uwagę na wybór materiałów budowlanych. Ich produkcja wymaga zużycia energii, a to przekłada się na emisję dwutlenku węgla i wpływa na ocieplenie klimatu. Można przyjąć, że produkcja kilograma miedzi, wykorzystywanej na przykład do pokrycia dachów, powoduje emisję ponad 6 kg dwutlenku węgla do atmosfery. Polichlorek winylu, czyli PVC, stosowany między innymi w produkcji okien i drzwi, odpowiada za emisję niemal 3 kg dwutlenku węgla na każdy kilogram wyprodukowanego materiału. Równocześnie materiały takie jak płyta wiórowa czy beton powodują dużo mniejsze emisje, około 200 g dwutlenku węgla na kilogram. Architekt powinien nam też pomóc w wyborze wentylacji. Warto wybrać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dzięki której zmniejsza się zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania. Znaczenie dla klimatu ma także wyposażenie domu. To my decydujemy o tym, czy wybierzemy efektywne energetycznie urządzenia RTV i AGD, które pozwolą nam zaoszczędzić energię. Na wielkość emisji dwutlenku węgla wpływa także wybór źródła ciepła. Jeśli porównamy emisję dwutlenku węgla z różnych nośników energii, zobaczymy, że największe emisje powoduje ogrzewanie energią elektryczną, a najmniejsze ciepło z elektrociepłowni węglowej lub z biomasy. Jeśli myślimy o oszczędzaniu, warto rozważyć ogrzewanie wody przy pomocy energii słonecznej. Wbrew pozorom, w polskich warunkach kolektory słoneczne mogą w ciągu całego roku ogrzać aż 60% potrzebnej ciepłej wody użytkowej. Pamiętajmy też o tym, żeby regulować temperaturę w pomieszczeniach. Obniżenie jej o 1 stopień pozwala zaoszczędzić co najmniej 5% energii. Niskoemisyjny dom to przede wszystkim kompleksowe podejście do oszczędzania energii. Podejmując odpowiednie decyzje na każdym etapie cyklu życia budynku, nie tylko zapłacimy mniej za energię, lecz także ograniczymy emisję dwutlenku węgla i przyczynimy się do ochrony klimatu.